Siostry i bracia, 26 niedziela w ciągu roku. Dziś wspominamy świętą Teresę z Lisieux, patronkę misji, a szczególnie rozpoczynamy miesiąc różańcowy i misyjny. Te dwie rzeczywistości są ze sobą mocno związane. Założycielką żywego różańca była ta sama osoba, która dała początek papieskiemu dziełu rozkrzewienia wiary. Błogosławiona Paule Jeannot. Obowiązek troski o misję, wspierania ich modlitwą wypływa z sakramentu Chrztu Świętego. Pamiętajmy o tym szczególnie w październiku, wypełniając tym samym wolę Boga Ojca, który pragnie, aby każdy człowiek na świecie mógł o nim usłyszeć, poznać go i pokochać. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się jednak i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha,
pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę, ale później opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś się celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto Słowo Pańskie. Panie Jezu, klękając przed Tobą, wyznajemy wiarę, że jesteś pośród nas prawdziwie obecny i kierujesz do nas swoje słowa. W dzisiejszej Ewangelii wyznaczasz nam zadanie, jak ojciec w przypowieści: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Winnicą jest Kościół. Mamy w nim podejmować różne zadania z prostotą dziecka. Mówiłeś: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Panie Jezu, chcemy podjąć pracę w Twojej winnicy. Dzisiaj prosimy o pomoc świętą Teresę, którą 100 lat temu dałeś nam jako wzór do naśladowania w pracy w Kościele. Prawie jako dziecko wstąpiła do Karmelu i znalazła swoje miejsce w Kościele. Wyznaje: nareszcie znalazła moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. W sercu Kościoła mojej matki będę miłością. Wraz z nią pukamy do Twego serca, aby uczyć się z miłością podejmować zadania w Twojej winnicy. Słowami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus prosimy o pokorną miłość. O Jezu, gdyś był pielgrzymem na ziemi, powiedziałeś,
uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Wszechmocny Władco Niebios, dusza moja doznaje pokoju, widząc, żeś raczył przybrać postać i naturę sługi, żeś się uniżył do umywania nóg apostołom Twoim. Przypominam sobie słowa, które wtedy wypowiedziałeś, by mnie nauczyć pokory. Dałem Wam przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Wnikam, Panie, w te słowa. Wyszły z Twego serca cichego i pokornego. I z pomocą Twojej łaski chcę je zachować. Błagam Cię, Jezu, ześlij mi upokorzenia, ilekroć próbować będę wynosić się nad drugich. Panie Jezu, wraz ze świętą Teresą wypowiadamy akt ofiarowania Tobie każdego dnia. Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego w intencjach na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i uczynki najzwyklejsze, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami. Winy moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko Jego miłości miłosiernej. Jutro w liturgii wspominamy naszych aniołów stróżów. Pozwól, Jezu, że na zakończenie tej adoracji zwrócimy się w modlitwie do anioła stróża słowami świętej Teresy. Wzniosły, a dostojny stróżu mojej duszy, pobliski tronu wszechwiecznego, Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię i rozświecasz mnie swoim blaskiem. Piękny aniele, Ty stałeś się moim bratem, przyjacielem, pocieszycielem. Ty znasz moją słabość. Prowadź mnie za rękę. Przelatuj często ode mnie do tych, którzy mi są drodzy. Skrzydłem swoim osłusz ich łzy. Śpiewaj im, jak dobry jest Jezus. Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół. I całkiem po cichutku szepnij moje imię. Ja pragnę w moim krótkim życiu ratować moich braci grzeszników. O piękny posłańcze kraju ojczystego, daj mi swój święty płomień. Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, tylko ubóstwo zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba, sprawa, byśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie. I w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali przez Chrystusa Pana naszego.